wróciliśmy do treningów, jak to wygląda i jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach? Na ten moment trenujemy według wytycznych, które dostaliśmy z PZPN-u. Czekamy na testy na obecność koronawirusa, które będą w tym tygodniu, myślę, że około czwartku. Czekamy generalnie na następne rozporządzenia. Wczoraj pojawiło się rozporządzenie co do ekstraklasy. Mamy nadzieję, że za chwilę podobne pojawi się, które będzie skierowane do pierwszej i drugiej ligi, po to, żeby ten trening mógł wyglądać, być bliższy temu, co chcemy, ale na razie trenujemy według takich zasad, według których możemy. Wszyscy piłkarze są już w Suwałkach. Trenują nie wszyscy, ponieważ czterech zawodników z zagranicy obowiązuje kwarantanna domowa. Tak, no wszyscy są w Suwałkach, ale czterech naszych zawodników poddanych jest kwarantannie. Zorganizujemy im trening domowy. Chcemy zorganizować im bieżnie, być może rowerki, tak, żeby oni po prostu nie łamali zasad, bo tego nie chcemy, nie wychodzili, ale też po powrocie byli w miarę przygotowani na podobnym poziomie, co chłopcy, którzy trenują na boisku. Grubo ponad miesiąc było bez grania. Jak wykorzystał pan ten czas? Czy jakieś nowe przemyślenia, nowa taktyka, nowe ustawienie? Tak, my ze sztabem jeszcze jakiś czas zostaliśmy w Suwałkach i pracowaliśmy nad modelem gry, nad tym, żeby ten nasz model scalić i dopasować do tego, jakim materiałem dysponujemy, i będziemy teraz mocno nad tym pracować, a później już w czasie sezonu tylko dopasowywać ten sposób naszego grania do przeciwników, ale chcemy się mocno skupić na tym, jak my chcemy grać i tak jak tu przychodząc mówiłem, zdaję sobie sprawę, że nie do końca to na ten moment widać, ale zrobimy wszystko, żeby ten zespół grał skutecznie, odważnie, szybko. W tym kierunku nasz model podąża, boisko zweryfikuje. Ze składu był jeden zawodnik, Amerykanin pochodzenia afgańskiego, Adam Najem. Mamy pomysł na wypełnienie tego ubytku? Tak, mamy pomysł. Tak jak gdzieś wcześniej też rozmawialiśmy, to jest to pomysł albo zmiany personalnej, a mamy na tej pozycji też zawodników, którzy mogą swobodnie grać, albo zmiany w ustawieniu, czyli postawienie na zamiast pozycji takiej klasycznej numer 10 na dwie dziewiątki. Oczywiście pewnie będziemy korzystać i z jednego i z drugiego ustawienia, bo mając trzech naprawdę niezłych napastników, to czasami aż szkoda, żeby grać jednym, ale też będziemy dopasowywać to do tego, co chcemy osiągnąć na boisku w konkretnym meczu. W jakich nastrojach przyjechali piłkarze? Jak z ich dyspozycją fizyczną? Dzisiaj mieliśmy wagę, więc jeszcze nawet nie widziałem wyników. Mieliśmy testy wydolnościowe, więc te testy pokazały, że jesteśmy na dużo wyższym poziomie niż w momencie, kiedy spotkaliśmy się w styczniu, bo to były podobne testy. Później powtórzyliśmy przed ligą. One nie są takie jak przed samą ligą, ale są bardzo zbliżone. Czyli to pokazuje, że zawodnicy nie stracili tyle, ile stracili w okresie tym grudniowym. Więc prawie jesteśmy na poziomie takim, jak zaczynaliśmy start do ligi, więc to jest pozytywne, bo tutaj też nie będzie aż tyle trzeba pracy włożyć w to, żeby doprowadzić chłopaków do wysokiego poziomu. Też zdajemy sobie sprawę, że ta gra będzie pewnie bardzo często co 3 dni, więc ona też będzie bardzo wymagająca i do tego też musimy się przygotować.